Jest taki przepis prawa autorskiego, który mówi, że można włączyć do utworu inny utwór w sposób niezamierzony, jeżeli ten inny utwór nie ma znaczenia dla tego utworu, do którego jest włączany. Brzmi tajemniczo, pokrętnie, trochę w sposób zagmatwany, prawda? Spróbuję to za chwilę dla Ciebie odkodować. Jestem radcą prawnym, nazywam się Wojciech Wawrzak i zapraszam Cię dzisiaj do poświęcenia kilku chwil, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o prawie autorskim. No więc mamy sobie ten artykuł 29 ustawy naszej Polskiej o prawie autorskim i prawach pokrewnych. On dotyczy takiego zagadnienia, które zasygnalizowałem czyli włączania jednego utworu do drugiego. O co tutaj chodzi z tym włączaniem? Chodzi na przykład o sytuację, w której robisz zdjęcie modelce. Ta modelka znajduje się w kawiarni. Fajne ujęcia z filiżanką, reklama na przykład kawiarni, czy reklama jakiejś kawy, którą sprzedajesz w sklepie internetowym. I na etapie obróbki tych zdjęć okazuje się, że w tle, na ścianie, za modelką, jest jakiś plakat, obraz, jakaś grafika. Jest to grafika, do której prawa autorskie nadal przysługują. No i zaczynasz się zastanawiać, czy czasem Twoje zdjęcie nie narusza praw autorskich. No bo jednak w tle jest czyjś utwór. No i tutaj właśnie pojawia się cała magia prawa autorskiego i cała magia tego artykułu 29, która poświęcona jest włączeniu jednego utworu do drugiego utworu pod warunkiem, że jest to niezamierzone. No więc trzeba tutaj sobie odkodować proces, w jaki powstało to zdjęcie. Jeżeli faktycznie to było tak, że mamy sobie zrobione zdjęcie tej modelki i skupialiśmy się na tym, żeby przedstawić, jak ona pije kawę. Dobrać oświetlenie pod kątem tego konkretnego kadru. Nie skupialiśmy się za bardzo na tym, co dzieje się w tle. I dopiero na etapie produkcji i montażu wyszło nam, że, kurczę, mamy tutaj potencjalny problem prawno-autorski, bo mamy w tle obraz, plakat, zdjęcie, które korzysta z ochrony prawa autorskiego. No to faktycznie wydaje się, że to tło, ten plakat w tle, jest w sposób niezamierzony włączony do zdjęcia, które samo w sobie jest już utworem. No, bo nie ulega wątpliwości, że fotografia tej modelki sama w sobie stanowi utwór. No i jednocześnie w ramach tej fotografii widoczny jest inny utwór plakat, ale ten plakat jest w sposób niezamierzony włączony do tej fotografii. No bo to nie było tak, że kadr był komponowany specjalnie w ten sposób, żeby ten plakat znalazł się w obrębie kadru. To nie jest tak, że ten plakat ma jakiś walor podbijający wartość. Tego naszego portretu modelki, on tam znalazł się w sposób przypadkowy, niezamierzony. On nie ma znaczenia dla samej fotografii modelki. Jeśli tak, jeśli takie jest nasze rozumowanie jeśli faktycznie ten plakat został w sposób niezamierzony włączony do fotografii, no to mamy ten wyjątek z prawa autorskiego, ten artykuł 29 jeden z przykładów dozwolonego użytku, który pozwala nam na korzystanie z tego plakatu w tej fotografii bez pytania o zgodę. Czyli wykorzystując takie zdjęcie modelki z tym plakatem w tle, nie dopuszczamy się naruszenia praw autorskich. Ale można sobie wyobrazić też inną sytuację, że my bardzo precyzyjnie aranżujemy ten kadr, który powstaje na potrzeby zdjęcia. I ten obraz znajduje się tam nieprzypadkowo, bo na przykład on w jakiś sposób nawiązuje do sytuacji, w której ta modelka się znajduje, bądź ma na celu przyciągnięcie uwagi, albo wręcz podbicie, jak gdyby, efektu tego zdjęcia, podpięcie się pod czyją renomę, Nawiązanie do rozpoznawalności jakiegoś plakatu, i wszyscy wiemy, czujemy, i intuicyjnie, a nawet nieintuicyjnie, po prostu w ramach uczciwego rachunku sumienia, mówimy sobie: OK, to zdjęcie nie znalazło się tutaj przypadkowo. Ten plakat na tym zdjęciu. To nie jest dzieło przypadku, to było nasze celowe działanie przy aranżacji kadru. W takiej sytuacji no nie możemy powiedzieć, że włączyliśmy ten plakat w sposób niezamierzony do naszego zdjęcia. No wręcz odwrotnie, Tu naszą intencją było, żeby ten plakat się na tym zdjęciu znalazł i w takiej sytuacji nie będziemy mogli się powołać na dozwolony użytek. Nie będziemy mogli pokazać tego plakatu bez zgody podmiotu uprawnionego. Będziemy musieli zachować cały ten reżim związany z uzyskiwaniem licencji bądź ewentualnie posługiwania się jakimś innym dozwolonym użytkiem, na przykład cytatem. Ale już tego nie chcę dzisiaj wtrącać, bo byśmy sobie zaciemnili obraz. Natomiast nie będziemy tutaj mieli do czynienia z tym niezamierzonym włączeniem utworu do innego utworu. Dlatego, ilekroć masz taką sytuację, w której w twoim kadrze pojawia się. Jakiś inny utwór, czy to jest plakat, czy to jest jakaś grafika, czy to jest jakieś malarstwo, a może nawet rzeźba, a może jakiś mural, jakieś grafiti. Generalnie wszystko to, co może być chronione jako utwór w myśl prawa autorskiego. I to nawet stanowi jakieś tło, jest tylko jakimś elementem otoczenia, to zawsze zastanów się, czy będziesz w stanie udowodnić, że faktycznie zostało to w sposób niezamierzony włączone do Twojego utworu. Jeśli tak, to jesteś spokojny, możesz obronić wykorzystanie takiego utworu w swoim dziele. Ale jeżeli sam wiesz, uczciwie przed sobą, że to nie jest tak, że to był przypadek, że to jest ci potrzebne do kompozycji, do podbicia wartości, do przyciągnięcia uwagi, do osiągnięcia jakiegoś efektu artystycznego, to pamiętaj, że nie będziesz mógł powoływać się na ten dozwolony użytek i konieczne byłoby zadbanie o to, żeby odbyło się to jednak w zgodzie z prawem autorskim. No i to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj opowiedzieć w tym krótkim nagraniu. I teraz. Końcówka, zobacz, w czym ja dzisiaj siedzę. Siedzę dzisiaj w koszulce, w koszulce jednego z moich ulubionych zespołów, czyli Iron Maiden. No i czy ta koszulka, a w zasadzie ta grafika tutaj została w sposób niezamierzony włączona do tego odcinka, czy może w sposób zamierzony? Czy wykorzystanie tej grafiki, która niewątpliwie jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego, narusza prawa autorskie, czy nie narusza? Włączyłem w sposób niezamierzony, czy może jednak zamierzony? Zostawiam cię z tym pytaniem, a jeżeli masz ochotę, to zostaw komentarz i daj znać, co myślisz o tym włączeniu grafiki Iron Maidenowej do nagrania dzisiejszego odcinka. Swoją drogą, jeżeli zdarzyłoby się, że jesteś fanem, fanką Iron Maiden. To również daj znać. W tym roku za nami świetna trasa zespołu, a w zasadzie w trakcie. Za nami polskie koncerty, na jednym z nich byłem. Doczekaliśmy się w końcu zagrania Alexander the Great na żywo. Myślę, że generalnie jest to trasa taka fajna, pamiątka dla tych oddanych fanów. W końcu coś innego, w końcu coś nowego. Jeżeli jesteś fanem, fanką Iron Maiden, daj znać w komentarzu. A na dzisiaj. To wszystko. Mam nadzieję, że pomogłem Ci delikatnie zrozumieć te niuanse związane z niezamierzonym włączeniem utworu do innego utworu. A jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania, pisz śmiało, namierzaj mnie w internetach. Dzięki za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymaj się ciepło. Cześć!